wszystkie drogie panie na kolejny odcinek w Szpilkach za kierownicą. Witam was w kolejnym odcinku w Szpilkach za kierownicą. Dzisiaj w naszym teście Fiat 500, znany wam już z polskich ulic, a ze mną właścicielka tego Fiata, pani Marta Kolankowska-Czcińska, właścicielka również Instytutu Kosmetycznego Talgo w Legionowie, instytutu, który dba o to, bym ładnie wyglądała na waszych ekranach. Dlaczego Fiat 500? Dlaczego Fiat 500? Ponieważ jest to wyjątkowy samochód, wyróżniający się na drogach polskich i jest takim typowo kobiecym samochodem. A jak się prowadzi? Czy to jest auto, którym fajnie się jeździ? Tak, bardzo fajnie, dosyć szybko. Dosyć szybko to znaczy? No 150 na godzinę, tak można powiedzieć. No wiemy, że są mandaty teraz i przekroczenia, ale przecież autostrady w Polsce są i da się pojechać. W ile osób podróżujecie na co dzień tym samochodem? 3-4 osoby. Czy jest to samochód wygodny dla kierowcy, dla pasażerów? Jest to samochód wygodny dla kierowcy, ma to dosyć duży bagażnik, także można wybrać się na zakupy. Natomiast na taką dłuższą trasę wybrałabym inny samochód. No zapewne troszeczkę mały, szczególnie, że wasza rodzina jest pięcioosobowa. To myślę, że gdzieś dalej byłoby ciężko. Ale rozumiem, że jeździcie najczęściej do domu i do pracy. Tak, zgadza się, lokalnie. Czy możemy obejrzeć w środku ten samochód? Bardzo proszę, zapraszam. Pani Marto, jaki silnik ma pani w tym samochodziku? 1200. I to jest wystarczające dla takiego auta? W warunkach miejskich tak. Jeszcze taka jedna ważna rzecz, bo wiem, że zaczipowaliście ten samochód. Tak. Tylko dla jazdy szybkiej, czy z jakichś innych powodów? Nie tylko dla jazdy szybkiej, ale też jest to związane z dynamiką pracy tego silnika, z jazdą po ulicach. Tak. Ten samochód jest bardzo ładny w środku. Nie jest taki czysto biały, tylko wykończenia są również kremowe razem z tym białym. Bardzo fajnie to wygląda. Tak, zgadza się. Dlatego właśnie wybrałam ten samochód. Macie też z przodu i po bokach specjalne rysunki. Mimo, że Fiat oferuje takie rzeczy, macie to zrobione indywidualnie. Tak, jest to zrobione indywidualnie. Jest to pinstriping, malowanie pędzelkami, ozdobienie pędzelkami ręczne. Czy to był taki pomysł pod kolorystykę tego samochodu, czy zupełnie niezwiązany z tym? Nie, to nie jest związane z kolorystyką samochodu, raczej z hobby i pasją mojego męża i moją. Bardzo jest nietypowy, mimo że Fiaty 500 jeżdżą w takich właśnie różnych wersjach z malunkami, z napisami, to jednak ten wasz jest zupełnie inny, jest taki bardzo delikatny i kobiecy. Zgadza się. Czy to tak troszeczkę pod salon, pod to piękno, pod tą urodę? Znaczy to jest zrobione po to, żeby być indywidualnym, tak? Żeby ten samochód był inny niż wszystkie inne, które poruszają się na drodze. No i zwraca uwagę, muszę wam powiedzieć, że widać z daleka, że jest inny, mimo że widziałam mnóstwo Fiatów 500. A jak syn się czuje z tyłu? Czy ma dużo miejsca na nogi? Wystarczająco. Jest niedużym chłopcem na chwilę obecną, także wystarczające miejsce. Na takie poruszanie się po mieście jak najbardziej. Bardzo dziękuję i może byśmy zobaczyły, jak wygląda ten bagażnik, w którym się mieszczą te wasze zakupy na 5 osób. Dobrze. Mały samochód to teoretycznie mały bagażnik. W sumie nie jest taki mały ten bagażnik. No nie jest mały, wystarczający. To zakupy dla całej rodziny, tak, czy tylko takie codzienne? Codzienne i tygodniowe. Jeszcze takie nietypowe pytanie zadam. A gdzie jest koło zapasowe w tym samochodzie? W bagażniku. Czyli pod spodem, a jest dojazdówka, czy duże koło? Duże koło.
To bardzo duża zaleta, bo jednak na dojazdówce to za daleko nie można, a tu można zmienić koło i jechać dalej. Tylko pytanie, czy pani sama zmieni koło? Nie. No, czyli tak jak większość z nas, najlepiej wezwać wtedy holownik i poprosić fajnego pana, żeby to koło zmienił. Myślę, że mimo wszystko to chyba żadna różnica dla nas jako kobiet. Myślę, że tak. To jeszcze zamknijmy bagażnik i obejrzyjmy te zdobienia, bo są przecież w wielu miejscach, również na tylnej klapie. Tak. I gdzie jeszcze? Z przodu maska, dookoła świateł. I jeszcze chyba widziałam przy lusterku, że jest, tak? Tak, mamy zdobienia. Przy lusterku. Przy halogenie. No i oczywiście z przodu samochodu jest piękne. Tak, zgadza się.